Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak zrobić błąd. On wygląda tak. Więc zaczynamy od stworzenia nowego dokumentu tekstowego. Możemy mu dodać jakąś nazwę, ja nazwę też. Zatwierdzamy, uruchamiamy go i w treść błędu wpisujemy taki tekst. On będzie w opisie filmiku. Wklejamy go. I tak, tu wpisujemy naszą treść błędu, czyli na przykład piszemy filmik, albo nie. Błąd. Błąd, a nazwa błędu filmik. A właśnie. To jest nazwa błędu, a to jest treść błędu. Teraz będziemy określać ten znaczek. To są dodatkowe komendy, też będą właśnie w opisie. OK. To są odpowiedzi. OK. Jeden to jest OK i anuluj. Dwa, przerwij, porób próbę, ignoruj. Trzy, jest no, cancel. Cztery, tak, nie. Pięć, spróbuj ponownie i anuluj. My uruchomimy akurat 5. I zamiast 4 wpisujemy 5. I teraz symbol. Stan krytyczny, pytanie, uwaga, znak informacyjny. Damy stan krytyczny, 16, dobra, jest. I następnym krokiem jest, wchodzimy w plik, zapisz jako, tutaj zmieniamy rozszerzenie na VBS. Wszystkie pliki zmieniamy i klikamy zapisz. I od teraz mamy nasz plik test VBS. Pamiętamy, jest filmik, błąd, ponów próbę i anuluj. Ponów próbę. No oczywiście wszystko działa poprawnie. Wszystko działa. Dziękuję za obejrzenie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Dzięki, cześć.